Witajcie na kanale Bipro, a dzisiaj moja historia, czyli jak ja zostałem programistą. Opowiem Wam wszystkie etapy, jakie sprawiły, że jestem tu, gdzie jestem, czyli że programuję dla fajnych firm, tworzę fajne aplikacje i opowiem Wam, jak wyglądała moja historia. Możecie się zainspirować. Czerpać z tego co robiłem, jak sprawiłem, że jestem programistą i może znajdziecie w tym garść informacji dla siebie. Zatem zaczynajmy! Moja historia zaczyna się od gier. Bo jak wiecie, a może nie, bo skoro Słuchaliście kilka moich poprzednich filmów, to być może już wiecie. Grałem w taką grę Guild Wars, i Guild Wars polegało na budowaniu gildii albo przynależeniu do tej gildii i zespołowym rozwiązywaniu misji, walki, gildii i tym podobne rzeczy. Więc dość ciekawa gra, a ja jako młoda osoba, skoro zainwestowałem jakieś tam swoje ostatnie oszczędności z urodzin, z różnych jakichś prezentów, to. Dla mnie taka kwota jak 400 zł wydana na grę była zatrważająca, więc skoro już pieniądze były zainwestowane, także też grałem w tą grę i nie tylko grałem, ale mega mnie wciągnęła. Udało się zbudować gildię, i z pewnym czasem ilość tych członków była tak duża, że nie byłem w stanie ich zwyczajnie obsługiwać. W jakiś sposób musieli się komunikować, musieli czytać komunikaty, które ja im przesyłam jako lider gildii i tutaj muszę powiedzieć, że miałem nie lada kłopot, w jaki sposób komunikować się poza tymi wbudowanymi systemami gry, które nie były dość rozbudowane, czyli mieliśmy czat dało się założyć małą grupę chyba 16 osób, z którą można było się komunikować głosowo na przykład przez jakiś Discord. Wtedy chyba Discorda nawet nie było, ale na pewno Teamspeak albo e, można było stworzyć jakieś gadu gadu, powiedzmy takie e, naszej gildii. Natomiast szybko pojawił się pomysł stworzenia forum i jako osoba młoda stwierdziłem, no nic trudnego, założę forum, kupię domenę i będziemy mieli forum. I może w tym dziecięcym postrzeganiu było coś takiego, co mnie popchnęło do zrealizowania tego, bo rzeczywiście udało się zakupić zarówno domenę, jak i postawić forum. Oczywiście to było forum wygenerowane z takiego generatora for. Można powiedzieć, że to dostępny był gotowy pakiet. Nazywał się MyBB. Jeszcze był v bulletin czy coś w tym stylu, ale on był już z kolei płatny, więc niestety. Poza zasięgiem moim, i zdecydowałem się użyć tego MyBB. Z racji tego, że trochę też Photoshopem w międzyczasie się bawiłem, byłem w stanie stworzyć jakieś e, początkowe. Wersję logo, i dzięki temu nasza Gidia też miała swoje logo i identyfikację wizualną, również w grze można było ją stworzyć niejako uploadować bo to tam były jakieś presety chyba obrazków, które można było wybierać, a następnie nadawać im jakieś barwy. Więc stworzyliśmy też bardzo podobne logo na stronie i to się fajnie wizualnie komponowało, więc było takie dość konsystentne, i ludziom spodobał się pomysł forum internetowego, na którym się rejestrowali, rozmawiali, dyskutowali różne e, tematy w gildii, strategii gildii, też różne jakieś pojawiały się tematy dość luźne i to pozwoliło mi rozwijać dalej to forum, e, musiałem nauczyć się Zarówno HTMLa, CSS, -a, jak i podstaw JavaScriptu. Szybko namówiłem rodziców na zakup Wademekum PHP, dość obszernej książki, chociaż z perspektywy czasu uważam, że niezbyt dobrze napisanej, Natomiast była na tyle zrozumiała dla mnie, by wykonywać jakieś proste czynności: konserwacyjne strony, ulepszenia, zmiany widoków, instalacji pluginów, i mniej więcej wiedziałem, co się na stronie dzieje. Więc na przykładzie tego projektu poznałem podstawy HTML-a, CSS-a, JavaScriptu. I dalej to pozwoliło mi stworzyć jeszcze forum gier przeglądarkowych, forum o kawerach muzycznych i nawet e, próbowałem stworzyć też taką aplikację, która pozwala udostępniać memy i e, dzielić się z nimi coś ala 9gag. Natomiast niestety z powodów niezbyt dużych umiejętności programistycznych nie udało mi się tego zrealizować. Natomiast pomysły miałem niczym taki klasyczny startupowiec, czyli już wizja kilku języków, ekspansja na cały świat, ale dzięki temu zapałowi i ambicji. No, pociągnąłem te swoje umiejętności programistyczne oczko wyżej, udało się też zacząć czytać taką książkę Symfonia C, by poznać jednak podstawy faktycznie programowania, pętli, wielu innych mechanizmów, jak klasy, zagnieżdżanie, object oriented podejście. Także byłem zaznajomiony z takimi podstawami programowania i to pozwoliło mi um, udać się do jednego z Zleceniodawców, by zlecił mi projekt wykonania tutaj, konkretnie zbierania informacji w pewnym serwisie aukcyjnym, które trzeba było po prostu zbierać do własnej lokalnej bazy danych, by móc ją dalej. Analizować, czyli trzeba było stworzyć taką analizę, jakie produkty się sprzedają najczęściej, jakie sprzedają się w największych ilościach i pomóc temu sprzedawcy w doborze asortymentu, który ma ściągać i sprzedawać, tak by mieć jak największą marżę, jak najmniejszym nakładem pracy. Wydaje mi się, że zrealizować cel biznesowy mi się udało, natomiast aplikacja, którą stworzyłem, była naprawdę koszmarna, ciężka w. Tak naprawdę utrzymaniu i uruchomieniu, bo napisałem całą taką skomplikowaną instrukcję, jak to się uruchamia lokalnie, natomiast zupełnie nie wiedziałem, jak się przenosi bazy danych, i inne takie rzeczy, więc dość skomplikowany. Proces. Domyślam się, że pracodawca był średnio zadowolony, ale koniec końców zarobiłem swój pierwszy 1000 zł za pracę programistyczną, więc wspominam to bardzo dobrze. Nadal mam kontakt z moim pierwszym pracodawcą, więc wspominam to mimo wszystko bardzo dobrze. Na pewno nauczyło zarówno mnie i jego ta współpraca czegoś, jego jako Przedsiębiorcy, jak, jakie mogą być problemy i jakie wyzwania w zatrudnianiu właśnie takich mniej doświadczonych programistów, tudzież stażystów czy studentów, bo już niedługo mi było wtedy do bycia studentem Uniwersytetu Warszawskiego. Pamiętam, że wybór był dość oczywisty, by Iść na studia informatyczne to było dla mnie dość e, takie e, oczywiste z racji też perspektywy rodzinnej i e, tego co radzili rodzice, pewnie każdy z was to zna. Więc nie zastanawiałem się nad tym czy iść na studia czy nie, ale e, zastanawiałem się na jaką uczelnię. Miałem ten Plus, że mogłem uczelnie wybierać, bo miałem bardzo dobre wyniki na maturach. Zatem um, udało mi się też zakwalifikować na taki wyjazd do Cernu, tam gdzie jest ten wielki zderzacz hadronów w Szwajcarii. I tam poznałem ludzi z VAT-u, tam poznałem też ludzi z Uniwersytetu Warszawskiego. I stwierdziłem, że to będą przede wszystkim te dwie uczelnie, na które będę chciał aplikować. Dodatkowo wykonałem research, z którego wyszło, że Politechnika też jest dobrym kandydatem, może Wrocław, gdzie mamy dwie dobre uczelnie. W rankingach z jakichś powodów był też Poznań, natomiast nie byłem w stanie zbyt dobrze go ocenić, i mój research też nie pokazał, że um, tam jest faktycznie jakieś naprawdę wieloletnie takie centrum programistyczne, chociaż faktycznie jest. Z perspektywy czasu mogę potwierdzić. No i wiadomo, Kraków. I tutaj mój wybór jednak padł na Uniwersytet Warszawski, czego zupełnie nie żałuję, bardzo jestem zadowolony z tego okresu. Na poprzednim filmie bardzo obszernie Wam opisałem całe studia. Co o nich myślę i dlaczego je polecam. Także możecie zajrzeć do tego tutaj filmiku, um, który widzicie teraz, wyświetla się w takiej informacji. Możecie kliknąć i posłuchać więcej. Natomiast no, studia pozwoliły mi się uczyć bardziej konkretnie różnych, Tematów programistycznych, od sieci po algorytmy, przez programowanie funkcyjne, już nie tylko obiektowe, przez przeróżne jakieś tam języki konkretne: Python, Django, był Haskell, był chwilę Ruby, natomiast to z własnego wyboru pojawiła się aplikacja na Androida. Co tam jeszcze? Oczywiście C, zadania różne były. Um, Mogłem też pisać w Javie, w Javie e, wykonaliśmy jedną no, taką aplikację z e, ruszaniem Myszką za pomocą telefonu, czyli taki zdalny kontroler, niczym pilot, w zespole trzyosobowym. Miałem bardzo fajnych kolegów, którzy dobrze ogarniali wtedy programowanie w Java. Ja nieco mniej, natomiast mogłem od nich czerpać spore inspiracji i nauczyć się konkretów do dzisiaj z perspektywy czasu patrzę na to, że no dość dużo musiałem się jeszcze później nauczyć jako już programista w banku, by zrozumieć wszystkie te koncepty, których użyliśmy. Bardzo zdolne osoby, akurat mi się utrafiły w zespole, więc bardzo jestem z tego zadowolony, że mogłem spojrzeć na to z perspektywy czasu i to zauważyć, więc można powiedzieć, że też Dostęp do tych ludzi dość utalentowanych na studiach jest nieoceniony, co powtarzam już któryś raz z rzędu, że to jest zaleta studiów, że poznajemy tyle innych programistów, którzy później gdzieś pracują w fajnych firmach i wciąż utrzymujemy później z nimi kontakt. Też oczywiście łatwiejsza wiedza o tym, co w danych firmach się wymaga, jakie są różne standardy, jakie są że tak powiem, polityki tych firm wewnętrzne czasami, albo podejście do różnych spraw, tam już bardziej takich ideologicznych, czy jak się ma ta firma rozwijać. Dla niektórych to jest ważne, żeby takie rzeczy wiedzieć i być zgodnym ze sobą, nad czym się pracuje, i też zachować tą pasję w zawodzie. Więc to jest na pewno dość. Ciekawy taki sideline, natomiast wracając już w ogóle do tej mojej kariery. Na drugim, po drugim roku, zdaje się, zacząłem pracę w Golden Line, tam jako PHP developer i rozwijałem website. W międzyczasie też trafiły się jakieś prace zdalne, z racji studiów, i końcowo trafiłem do banku Goldman Sachs, gdzie tworzyłem w Javie, więc miałem bardzo mocną ekspozycję na Javę, na Springa framework i tam uczyłem się konkretnych pakietów, które trzeba też było dość mocno zrozumieć. Otarłem się o Domain Driven Design i poznałem dość dobrze Angulara, zdaje się 1.4 wtedy. To no, jeszcze był JS, to były tamte czasy, i e, stwierdziłem, że o, frontend to jest coś dla mnie. Wtedy mocno zacząłem uczyć się JavaScriptu i przerobiłem wiele, wiele kursów. Miałem dostęp do takiej platformy Pluralsight oraz Egghead, więc obie te platformy gorąco polecam, bardzo dobre materiały. Um, więc jeżeli ktoś myśli, że Udemy to jest. Jedno miejsce, gdzie można się uczyć programowania, to uprzedzam, że nie. Na ECHEDzie bardziej frontend, natomiast Pluralsight jest bardzo wszechstronny, nie tylko programowania, nawet możecie się tam uczyć, więc dość mocno się już rozwinął ten portal i nadal go polecam bardzo e, gorąco z całego serca, bo e, nauczyłem się z niego chyba najwięcej w tej wstępnej fazie przebranżowienia się z Java na JavaScript, czyli z. Backendu na frontend. I to jest dość spora zmiana, mimo że potencjalnie w oczach backendowca frontend jest dość prosty. Takie jest złudzenie. Natomiast jak się wchodzi już e, bardziej w te meandry i JavaScriptu, i różnych podejść, tworzenia tych wizualnych interfejsów, okazuje się, że frontend wcale taki prosty nie jest. No i tak w zasadzie pokrótce wyglądała moja e, kariera do bycia, tu gdzie jestem. Oczywiście po drodze mnóstwo różnych nauk i to sieci i to algorytmów przez studia i później też trochę doświadczenia w nauce w szkole programowania konkretnie Coders Tam byłem wykładowcą uczyłem i PHP i Javascriptu więc nie tylko sam sobie odświeżałem wiedzę i ją, że tak powiem, ugruntowywałem to jeszcze dzieliłem się nią z innymi i Sprawiałem, że tych programistów w branży jest więcej, i między innymi to doprowadziło mnie tu do nagrywania tych filmów dla Was. Czyli dodatkowo taka kariera miękka, umiejętność wypowiadania się, mówienia godzinami, bo i prowadziłem też takie szkolenia siedmiogodzinne całą sobotę i całą niedzielę, i to nauczyło mnie, że no. Struny głosowe potrafią naprawdę napuchnąć po siedmiu godzinach mówienia, ich rekonwalescencja trwa kilkanaście godzin, następnego dnia potrafią jeszcze mocno boleć, a trzeba znowu mówić i e, tłumaczyć, i pokazywać różne rzeczy, więc e, dla mnie to było mega wyzwanie za pierwszym razem, za drugim podobnie, ale w, po pewnym czasie się już trochę. To wkręciłem, więc można powiedzieć, że jest też taka miękka ścieżka, którą można wybrać jako programista. Ale że ja lubię te technikalia, lubię tworzyć aplikacje, pozostałem wciąż w branży jako programista i tworzę różne wspaniałe platformy. Jak chcecie więcej się dowiedzieć, zapraszam na boulder.com. Tam mamy case study, i kilka z tych projektów robiłem też ja. Także tyle chyba na dzisiaj z mojej opowieści, jak ja zostałem programistą. Jeżeli ciekawią Was jakieś detale z konkretnych części tej historii, piszcie w komentarzu i postaram się to rozszerzyć. Może nagrać oddzielny film, a jak nie, to przynajmniej odpisać na wasz. Komentarz. Dziękuję, że jesteście i zostawcie łapkę w górę, tudzież subskrypcję, jeżeli chcecie być na bieżąco i dostawać informacje co poniedziałek, że opublikowaliśmy film, bo taka jest nasza nowa praktyka, by publikować w każdy poniedziałek. Dzięki, że jesteście i do zobaczenia.